Dobra, teraz przerzucam się na drugi telefon, ponieważ w tym, w którym lepiej głos było słychać, kończy się miejsce na karcie. Więc tak, tu mamy pokrywkę. Oj, kurde, jeszcze trochę powycieraj. O, fajnie, żeby tak nie było za dużo tego. I tutaj jeszcze uszczeleczki. Tylko jak te uszczeleczki szły? O, to jest kurdeks pytanie teraz. Podejrzewam, że chyba tutaj. Że te mniejsze szły od wewnątrz, a te większe na górę. O, że to szło tak i to szło tak. I tutaj szły te śruby. O, coś takiego jakby. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Bo jak nie, to będzie problem. I to wielki problem, kurde. O, to chyba tak szło. Co? Jak myślicie? Tak czy nie? No tak czy nie? Kurwa, nikt nic nie odpowiada. A chuj z wami. Tak patrząc po tym, jakie tu mi zostało resztki, więc tak to chyba by musiało wyglądać. Jak nie, to będzie problem. Lipa, że w tej pokrywie nie zrobili tak jak w tym, w silnikach benzynowych, że normalnie tutaj szły na śruby dziesiątki i można było dokręcić po cztery śruby na ten, a tu wymyślili takie kurde dziwaczne trochę jakby zestawienie tych uszczelek i tego systemu przykręcenia. Jak można zrobić coś takiego? Bo taka jest prawda, trochę. Chodzi tutaj o te otwory, nie? Tu, tu i tu. O, na tych trzech miejscach. Ło kurde, ale mi się tu wyjebało, patrzcie. Pod spodem, kurde, ciśnienie poszło od tej krwi całej. Dobra, to już w takim razie to wykorzystamy, skoro to tak się wydarzyło teraz. O. Ładnie sobie uszczelnimy. Przede wszystkim tutaj w okolicach wału trzeba, żeby tędy nie przeciekał olej, bo ostatnio, jak widzieliśmy, to było mocno zasyfiaste. Oj. Zaraz to ładnie sobie na równo rozprowadzimy. Także nie ma co panikować, że tak teraz to widzicie, te rozmazanie. Pachnie cytrynowym octem, bym powiedział. Inni dają na sucho, ale MGR ma swoją praktyczną teorię i robi na silikonik, żeby nigdzie olej nie wydostawał się na zewnątrz. Inni robią, inni nie robią. Kwestia gustu. Od kiedy w guście może leżeć silikon, ale niektórym to leży. Mnie się to podoba nawet, bo powiem wam, że jak robiłem w ogrodniku uszczelnienie, jeszcze wtedy, tak samo to ładnie nic nie przeciekało. A jako, że to jest diesel i diesel ma wyższe ciśnienie niż benzyna, to lepiej, żeby miał przede wszystkim szczelnie tutaj, nie? A będzie miał szczelnie, to zawsze to tam coś pomoże, albo i nie. Różnie bywa. Teoria jest względna, bym powiedział. Bardzo względna. My, druciarze, nie wstydzimy się silikonów. Teraz tu jeszcze ładnie trzeba rozprowadzić na najważniejszym łączeniu, tu właśnie, gdzie idzie o. Gdzie idzie właśnie ten cały. To wystarczy na tych krawędziach tylko, bo to już on się zatka w tym momencie. O, ładnie rozprowadzisz sobie. Teraz jeszcze trochę tutaj, o, na tych otworkach. W razie czego nie wylatywał olej przez uszczelki. O. I pyk. Czekaj, może najpierw uszczelkę połóż, a potem tą pokrywę. O. Się tak będziesz pierdolił z tym. O. Połóż najpierw tą uszczeleczkę. Ale by było.
Połóż sobie tą uszczelkę na spokojnie. Ona się zaraz ułoży, jak dopierdolimy pokrywą. O, tu najważniejsze, żeby w tę weszła. O, tu jest szczelnie. Przynajmniej nie będzie już na rozrząd olej leciał, nie? Wiecie, o co chodzi? Jak wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. Mniej więcej tak, dobra. To wraca z powrotem tutaj, do góry. O, pyk. Teraz możemy spokojnie zakładać śrubki. Tylko kurwa, to też tak dziwnie, żeby te uszczelki i te śrubki nie pospadały, bo to trzeba tak trafić, kurwa, żeby... Czemu ja tyle pierdolę? Tutaj widzę tą uszczelkę, ok. Tu się nadało fajnie. Mam nadzieję, że mi te uszczelki tam nigdzie nie pospadały. Uuu! Czemu to tak głupio wymyślili, że tutaj śrubek nie dali? No ja pierdolę, ej. Kiedy to jest pojebane, kurwa. Bardzo w chuj. Nie podoba mi się taki system, kurwa. Chyba wiem, o co chodzi. Kurwa, te śrubki muszą dociskać do tego. Ale dobra, to chyba trzeba wystarczy tylko te uszczelki pościągać. Jak mnie to wkurwia, że nie ma tu na śruby, kurwa. Chociażbym położył te uszczelki zjebane. Jak mnie to wkurwia, to jest najgorsza teraz robota, jaką mogę wykonywać przy tym samochodzie zjebanym, kurwa. Pierdolone uszczelki jebane. Smoke weed every day. Surprise, motherfucker. Co? Są kurwa jakieś żarty chyba w tym momencie, nie? A śrubki już są na maksa dojebane, patrzcie. Ja pierdolę, w chuj! Dobra, słuchajcie, temat ogarnięty. Już wiem, jak trzeba to zrobić. Okej, samemu się doszło. Jakoś jest. Dobra, więc teraz tak. Najpierw te główne gwinty, które idą, nie? Do samego końca. O, dokręcone na maksa. I teraz następujące rzeczy. Podkładka metalowa i śrubka, nie? Która pójdzie na to. Ale... Przedtem najpierw uszczelka. Chuj wie, która była nowa, która była stara, ta jest nowa. O, najpierw uszczelka. Teraz pokrywka metalowa. I teraz śrubka. O, gdybyście wiedzieli, nie? Akurat w TDI-kach, gdyby coś, no to tak mi się akurat do tego udało teraz dojść. O. Akurat tu możemy przekręcać w miarę na... Dociśnięte, dokręcone, bez momentów, bo tu akurat idzie do tego, do aluminiowej obudowy, nie? O, i w tym miejscu już jest sztywniutko. I to samo jeszcze poprawka tutaj trzeba zrobić. O, pewnie silikon już zasechł, ale to się jeszcze ułoży wszystko, miejmy nadzieję. O, zdejmujesz, gdzie jest nowa uszczelka. Uszczelka, metalowa podkładeczka i teraz śrubka. O, i teraz jest stabilizacyjnie. Muszę odpocząć. Teraz miałem zakładać odmę, nie? Zobaczcie, co zobaczyłem w ostatniej chwili w środku. Kurwa mać! Jak można zrobić coś takiego? Masakra.
W ostatniej chwili zauważyłem. Nie wiem, jak to tu wpadło, ale to jest ten dings, do którego się tutaj obudowę rozrządu przyczepia. Ja pierdolę, ale by było. No co, byłoby wesoło. Bo w koło jest wesoło. Była jakaś taka piosenka nawet fajna. Nie wiem, czy to przypadkiem nie była ulica Sezamkowa, ale chyba nie. Coś tam jakieś grzyby śpiewały, coś takiego. Aha, no bo w koło jest wesoło. Coś takiego. Chyba, że to było jakiś disco relax, kurwa. Dobra. Gdzie tu jest opaska? A, tu jest, dobra. Już myślałem, że będę musiał szukać nowej. A, to dziwne. Niby filtr powietrza, ale kurde, tu jakoś dochodzi dziwnie ta rureczka, która idzie tu w tym miejscu, nie? Czemu akurat tam? Nieważne. O, filtr jest jeszcze w miarę czysty, patrząc tutaj między akordeonem właśnie, nie? Więc zostawimy jeszcze na razie taki. Pamiętajmy, żeby czyścić obudowę z całego syfu od filtrów powietrza, pamiętacie, nie? Dobra, dzięki, nie ma za co. To co? Czas zakładać koło i wyjeżdżać. Najprościej w świecie. Koła jest, wszystko poskładane, pora wyjeżdżać. Po raz pierwszy chyba od miesiąca, albo i dłużej nawet. Mam nadzieję, że nigdzie śrubka nie wpadła w ten silnik. Kurwa mać! Jak można zrobić coś takiego? Ale napierdala, no. Chyba, że pasek klinowy jest za mocno napięty, nie? Powiem wam, że on takie trochę dziwne stukanie ma. Tak silnik nie chodził, nie? Odstukiwuje tak jakby. Lekko, nie? Może musi się rozruszać. Bo on kurde cały miesiąc nie chodził, nie? Słuchajcie, chyba już tego silnika bardziej nie wyciszymy, ale od czego są takie właśnie oto, o zobacz, pokryweczki. Damy tą pokrywkę tutaj na ten, zaraz wyciszymy silnik. Będzie za głośno napierdalać, to będziemy podgłośniać radio i tyle. Zaraz go ładnie tutaj gąbeczkami porobimy. Jak za głośno pompa stuka, podgłośniać radio, jeździć, obserwować, stabilizować i odjazd.